Dzień dobry, witam wszystkie dzieci serdecznie. Zapraszam do oglądania nowego filmiku. Ponieważ z sukcesem zakończyliśmy nasz projekt edukacyjny Para Buch, Książka w Ruch, przygotowałam dla Was nowy cykl spotkań z serii Strefa Młodych Naukowców. Będziemy poznawać różne ciekawostki, uczyć się nowych rzeczy i eksperymentować. Zapraszam wszystkich do oglądania. Dzisiejszy tytuł naszego spotkania brzmi W laboratorium Świętego Mikołaja. Zajęcia w ramach cyklu spotkań Strefa Młodego Naukowca. Za chwileczkę przeczytam Wam fragment bardzo ciekawej książki o tematyce świątecznej. Tytuł brzmi Idą święta o Bożym Narodzeniu, Mikołaju i tradycjach świątecznych na świecie. Posłuchajcie. Jak wygląda Mikołaj? To oczywiste. Jest staruszkiem ubranym w czerwony kożuch i czapkę. No i ma jeszcze długą, białą brodę. Ale czy wiecie, że nie zawsze tak go sobie wyobrażano? Początkowo uważano, że wygląda jak biskup czy święty Mikołaj z Miry. Nosi charakterystyczną trójkątną czapkę, a w ręku trzyma pastorał, długą, zdobioną laskę zwiniętą na końcu jak skorupka ślimaka. Tak do dzisiaj myślą o nim Rosjanie. Albo, że przypomina skrzata. Na początku XIX wieku pisarz Clement Clark Moore przedstawił go w swoim wierszu pod postacią elfa podróżującego miniaturowymi saniami zaprzężonymi w maleńkie renifery. Wszystko zmieniło się w 1931 roku. Amerykański ilustrator Haddon Sandblom dostał zadanie narysowania Mikołaja do świątecznej reklamy Coca-Coli. Przedstawił go jako grubiutkiego staruszka z długą białą brodą i rumianymi policzkami, odzianego w czerwony kożuch, także spodnie i czapkę. Narysował Mikołaja trochę na własne podobieństwo. Wesoły staruszek z miejsca podbił serca maluchów na całym świecie. Od tamtej pory tak właśnie najczęściej go sobie wyobrażamy. Z wizytą u świętego Mikołaja. Przez pół roku nie zachodzi tam słońce. Przez długie pół jest ciemno jak w nocy. Wszędzie ciągną się bezkresne, ośnieżone równiny. To iście magiczna sceneria z Laponii, w północnej Finlandii. Zaraz za kołem podbiegunowym, 8 kilometrów od miasta Rovaniemi, mieszka święty Mikołaj. Mikołaj odwiedza dzieci w grudniu. Ale dzieci mogą go odwiedzać każdego dnia w jego wiosce za kołem podbiegunowym. Najlepiej zrobić to latem, gdy ma trochę więcej czasu. Nad wejściem do jego domu wisi zegar, który pokazuje, czy Mikołaj może się z Wami zobaczyć, czy też akurat ucina sobie drzemkę. Uśmiechnięty starzec z długą brodą przyjmuje gości w przestronnej sali, siedząc na solidnym dębowym krześle, ustawionym na podejście, tak aby wszyscy dokładnie go widzieli. Każdy gość może do niego podejść, zamienić z nim kilka słów i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. A potem zwiedzić wioskę, urząd pocztowy, w którym zaufane elfy segregują z przychodzącą z całego świata korespondencję, słynne sanie, którymi porusza się święty Mikołaj w Boże Narodzenie, czy zagrodę, w której mieszka jego najwierniejszy pomocnik Renifer. Nieopodal znajduje się też Santa Park, w którym zobaczycie m.in. szkołę elfów i piekarnię pana Imbira. Gdy zgłodniejecie, czeka na Was restauracja z fińskimi przysmakami. A jeśli zwiedzanie potrwa do późnego wieczora, przenocujecie w położonym wiosce hotelu. W tej książeczce znajdziecie również adres do świętego Mikołaja. Zachęcam Was do przeczytania tej lektury. Na dzisiejszym spotkaniu przygotowałam dla Was eksperyment pod tytułem Sztuczny śnieg. Ponieważ wszyscy z utęsknieniem czekamy na śnieżny biały puch, wykonamy go teraz samodzielnie. Do tego eksperymentu będą nam potrzebne 2 opakowania sody oczyszczonej, pianka do golenia,
troszkę brokatu i naczynie. Otwieramy sodę i wsypujemy zawartość do naczynia. Następnie do tego dodajemy troszkę pianki do golenia. Można ten eksperyment wykonać również na jakiejś macie do pieczenia, na stolnicy, też będzie wygodnie wtedy. O, i co nam się tutaj już stworzyło? Spójrzcie. Możemy powiedzieć, że to wygląda troszeczkę jak śnieg, biały puch. Co tutaj się działo? Zaszła reakcja chemiczna, ponieważ połączyliśmy dwa składniki. Białe cząsteczki połączyły się ze sobą, wytwarzając taką strukturę. Jeżeli włożymy ten śnieg do lodówki, może naprawdę przypominać prawdziwy puszysty śnieg. A możemy jeszcze dodać odrobinę brokatu, żeby bardziej błyszczał. Czy śnieg otrzymany wymienionymi sposobami ma właściwości śniegu? Na pewno się zastanawiacie. Absolutnie nie. Prawdziwy śnieg jest czystą wodą w stałym stanie skupienia. Jest opadem atmosferycznym w postaci kryształków lodu powstających w chmurach, gdzie zachodzi proces krystalizacji wodnej.